Siemano, witam w kolejnym odcinku z Władcy Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. I tu nam zostały tylko do rozwalenia elfy, w każdym razie tam mają obóz, także tam też się udamy. W ogóle armia mi się już prawie wypełniła, dobrze wiedzieć. O! O, Ent jeszcze jeden się ostał. Spalić go! Spalić! Spalić, spalić, zanim tu podejdzie! No, udało się. Dobra. Idziemy dalej. Chyba nie mam miejsca już. To aż 30 potrzeba. Kurde, nie za dużo, tak trochę? Ja was wezmę tutaj ze sobą też. Czyli w gruncie rzeczy mam już wymaksowaną armię. No chyba, żebym jeszcze zrobił tych zwykłych, co wręcz walczą. Ale tych kuszników zapewne nie będę trzymał za długo. A samymi kusznikami tej wojny się raczej nie wygra. Tak więc będzie trzeba coś skombinować lepszego. W każdym razie na pewno też jakieś machiny oblężnicze. Bo przecież Helmowego Jaru nie zdobędę tak o... Zapewne będę mógł też miny robić, a miny to wiadomo, miny oznaczają zabawę. Z minami to będzie zabawa, tak, tak. W każdym razie, na pewno będzie trzeba też jakieś drabiny ogarnąć. A tu w samej armii to kurczę nie wiem, na pewno jakiś, co wręcz walczą. Nie wiem, ja bym w sumie wargów zrobił, wargi. Ta, wargi plus kusznicy, w sumie... Ogólnie to nigdy nie miałem pomysłu, jak stworzyć po prostu armię orków, żeby to tak fajnie wszystko współgrało. U Rohańczyków to wiadomo, konie od razu i lecimy przez całą kampanię. A tak, kurde, u Wizengardzie w Mordorze to oczywiście Mumakile i trolle, to nie ma problemu, ale tu w Isengardzie... No nie wiem, może też by jakichś pikinierów zrobić? Żeby Rohańczycy mieli nieco trudniej. O, leci drzewiec. Pal się, pal! To już koniec Fangornu. Okej, okay, zdobyto Fangorn. 20 zasobów i punkt mocy. Dziękuję. Co ja tu mogę teraz zaatakować? Skraj Fangornu i Wrota Rohanu, no... Zasoby, punkt mocy albo dowodzenie. Ogólnie to chyba będę musiał oba te tereny zająć, więc to chyba nie ma znaczenia, co najpierw wybiorę. Ale na skraju Fangornu nie wiem, czy tu jeszcze enty będą, czy nie będą. Może jakieś niedobitki? Dokładnie. Cztery tartaki. A, czyli są jeszcze enty, no. Dwójeczka, jedynka. Moment. Tak. Wycofajcie się nieco. I tu już by trzeba było zacząć wargi robić. Piec jest pod F. To poproszę. Tak. Sobie tutaj od razu jamy. Nie, jama mi się nie... Chociaż... Ja nie mogę jeszcze wargów robić, kurde. No to trudno się mówi. Tu w ogóle jeszcze miejsce jest na... Kurde, nie wiem, czy tu w sumie te tartaki robić. Opłaca się to, czy nie opłaca. Ogólnie ci robotnicy, no, zabierają mi punkty dowodzenia, więc... Chyba nie bardzo się opłaca. Wolałbym tu rzeźnię jednak zrobić. Ej, co? Ej! Jak? Widzieliście to, jak się skitrali w paru drzewach? Oni naprawdę są mistrzami kamuflażu. I ilu uruków mi wybili? O wy, rozwalę was, wkurzyliście mnie tym ruchem. Oj, wkurzyliście.
Nie będę was oszczędzał w ogóle. Czyli tutaj są enty jeszcze. Enty i elfy. Kurde, Sarumanowi przydałby się jakiś wierzchowiec czy coś. Bo tak będzie biegał. Biedak. Moment, bo ja jeszcze muszę tam o, tą rzeźnię. O, gobliny! A to się niespodzianka. Ach, na rzeźnię 350 potrzeba. O, rzeźnia jest w sumie lepsza, nie? Dobra, to tam Saruman wybije te gobliny. Wytrzymajcie się za nim. A w sumie nie... A, kurde. Nie, to był zły ruch, żeby ten magiczny wybuch użyć. Bo może mi się jeszcze przydać teraz. I od razu więcej surowców, dziękuję. Tu jest jakiś posterunek. To ja poproszę, tutaj sobie zbrojownie może walnę. Tutaj może być piec. Trzeba by też jakieś wieżyczki ogarnąć, bo jak mi tu przywędrują, to nie mam czym się bronić. 800 trzeba na... Nie, oleję ten posterunek. Szkoda zasobów na razie. Pójdziemy sobie po cichutku dołem. Nie, chwila. Rukhai nie potrafi się po cichu przesuwać przecież. O, a co to? Jeszcze więcej goblinów. A swoją drogą zauważyłem, że w późniejszym czasie w kampanii to jakoś nie ma tych legowisk. Albo po prostu wróg to wszystko rozwalał. Nie wiem, być może. Tak szybko to rozwalali, że nawet nie byłem w stanie ich zobaczyć. Ale nie wiem. Co tu jest? Obóz? Obóz. Czyli oni muszą być gdzieś tam, jak to mają w zwyczaju. Jak to w tych mapach bywa. Okej, to szybko. Wieżyczki. Muszę się mieć czym bronić. Zbrojownię mogę później postawić. O, w mordeczkę! No, tego. Nie spodziewałem się tego. W złym momencie żeście przyszli, gnoje. Trochańczycy. Od 7 boleści. Dobra. Jak oni tu przywędrowali, to ja lecę od razu na ich obóz. Co będę czekał? Dobra, tutaj mi się te wieżyczki już pobudowały. Pięknie. Tylko tracę teraz surowce niestety. Ale myślę, że te wieżyczki jakoś tam to ogarną. Chociaż oni mają tarczę. O, doprawdy. Nie, mój Sarumanie! Nie padaj. Kurde, muszę się nim wycofać. Wycofaj się! A ci to... jak? Ale... Nie. Ty, rozwalają mi to. Jak? Cholera jasna. Nie, to nie jest zabawne. To w ogóle nie jest zabawne. Ja to mogę przegrać. Ale walka siłami dobra jest jakaś taka łatwiejsza. Po mojemu. W ogóle jeszcze tu mam... O. No, cudnie. Ciekawe, czy oni tu wrócą, czy nie wrócą. W gruncie rzeczy wolałbym, żeby nie wracali. O, w mordę. No, tak to jest, jak się walczy z koniami. Rozwalić, rozwalić.
Kurde, mocni są ci Rohirrimowie. No, szczerze powiedziawszy, to trochę źle to rozegrałem na początku. Chyba będę musiał zacząć jeszcze raz. No nie, jeszcze enty. No tak, zapomniałem o nich. Nie wycofajta się w ogóle. Uciekaj, durniu! Nie, to nie ma sensu. Muszę zacząć jeszcze raz. Nie wczytaj, tylko... O! Kurde! No nie myślałem, że będę musiał powtarzać misję. Okej, bo tam jeszcze były te elfy chędożone. Dobra, jakby to rozegrać, żeby tego nie spieprzyć. To są te chędożone elfy. Zostawcie moich uruków z gredy. Dobra. Ci tam rozwaleni. Teraz będzie trzeba... Chociaż nie, wiecie co? Ja się nie będę stąd ruszał na razie. Spróbuję ogarnąć od razu te wieżyczki, ile one kosztują w ogóle, 150. Kurde, ja tu tylko jeden piec wybudowałem. Ale to nic, mam jeszcze rzeźnię. Jak najszybciej by trzeba było te wieżyczki postawić i przejść w tryb obrony na moment. A później zaatakować, żeby tak trochę te konie im popadały. Bo w polu niestety nie mam szans. No chyba, żebym jakieś zbroje moim urukom załatwił, ale to potrzeba sporo zasobów. Dobra, jeszcze jeden piec. Jeszcze jeden piec poproszę. I w ogóle jakby ten czar się trochę szybciej ładował, to też by było w miarę dobrze. Ja zapomniałem o tej pieśni bojowej. Będę musiał pamiętać, żeby następnym razem tego użyć. Dodaję obrażenia i pancerz. Tylko, że to nie ma takiego zasięgu dalekiego i tu będzie problem, nie? Okej, teraz... Okej, lewy. Myślałem, że użyję na lewym. Dobra, tu wieżyczka, tam wieżyczka. Zaraz będzie bunkier i będziemy się bronić. Powoli. To ja od razu Sarumana tutaj wystawię, żeby tam przyjął trochę ciosów od nich. Tak, wiem, nie powinienem wystawiać bohatera jako pierwszego, no ale... On jest taki mocniejszy. Dobre mięso armatnie z niego jest. Chciałbym mieć już wargi, to trochę więcej szans bym miał przeciwko koniom. A tak? No raczej ciężko. Zobaczę, co oni tutaj już ogarniają. Tu mają konie. Kurde, w złym miejscu trochę tego Palantiru użyłem. Zaraz się tu będą mi ładować na twarz. Ja sobie tutaj spokojnie na razie wszystko pobuduję. Skoro wy jesteście tacy słabi przeciwko... Znaczy wypadacie od razu przeciwko kawalerii. To ja wam kurde wszystkim zmienię formację, bo to nie ma sensu, żebym was trzymał na zwykłej. Skoro i tak tego nie przeżyjecie, tej szarży. To sobie od razu, o.
Dwa koła. No nice, nice, nice. Od razu zbrojownię postawię, żeby było szybciej. Ale... No. Tu jest zbrojownia. Tu jeszcze ostatnie wyżyczki i mamy komplet. Teraz czekamy. Czekamy na wroga. Kurde, ten palantyr dosyć długo trzyma, jak widzę. Myślałem, że on od razu zniknie. A wróg jakoś się nie zbli... O, wykrakałem. Ale... Nie chodziło mi o chłopów. Wolałem, żeby tu Rohańczycy sami na koniach przyjechali. No i kurczę, cały czas chłopi przychodzą, co to ma być? O, przylecieli. O, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Boom. Zabić! Nie zostawić nikogo przy życiu. Pięknie. Wszyscy padli? Wszyscy, mi też trochę wojska padło, ale to nic. Uhuhu, hartowane ostrza. Nie, ja potrzebuję ogniste strzały teraz. Jako pierwsze. Dobra, udało się. Trochę koni im padło. Ale rozwalili mi piec, niestety. To się go na szybciora odbuduje. No i moich uruków też mi trochę padło. Tam już, kurde, wstawili sobie gospodarstwo. Co to ma być? Nie ma tak. Dobra, i tak nie mają szans z goblinami. Jak te gobliny się tym zajmą? Mnie to tam mało obchodzi. Na razie muszę się bronić jeszcze. Są ogniste strzały. Tylko na kuszników potrzebuje 400. Dwa razy więcej niż na tych zwykłych. Dlaczego oni są tacy drodzy? Już prawie rozwalili to gospodarstwo. No, mocne są te gobliny. Mocne, mocne. Gdyby tam się konie pojawiły, to byłoby gorzej dla nich. W ogóle wszędzie bym musiał tych sztandarowych walnąć. Tylko, że to też kosztuje. I zbroje by się przydały. W ogóle ci, co walczą wręcz, to mają taką fajną umiejętność jak krwiożerczość. Tylko... No trochę by to zajęło, żeby im tak... jakieś konkretne poziomy zrobić. A swoją drogą, nawet nie wiem, czy nie byłoby lepiej, żebym... zrobił tych zwykłych i połączył razem z kusznikami. To by może nawet lepiej wyszło, aniżeli trzymać ich tak luzem. Bo nie mają jak się bronić w tym momencie. Wybory, wybory. Kurde, rozejrzałbym się trochę po okolicy, ale boję się, że mogą mnie konie zaskoczyć. A tam przejdę się. Oni tam w ogóle mieli jakąś stajnię wybudowaną, czy nie? Bo nie jestem pewien. Nie zauważyłem nawet. Zaraz to ogarnę. Nie mają stajni. A, czyli te konie, które wybiłem, to już praktycznie jest koniec. A to mogę iść przed siebie. To nie ma co tutaj czekać. Kurde, 800, no. Tych kuszników bez ognistych strzał nie biorę. Nie ma sensu. O, są jeszcze enty, dobra, rozwalcie tego enta. O nie! Nie, 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 nie.
Boom. O kurde. Jest źle. Jest źle, mogę mieć po armii w tym momencie. Wycofać się! Wycofać się, ścierwa! Kurde, wszystko mi pada. Zabijcie te konie! Dobra, to już jest chyba koniec. Z tymi koniami. Ent się cofnął. A ja straciłem połowę tego, co miałem. Dlatego, kurde, u orków to trzeba zawsze na bieżąco wszystko rekrutować. Bo nie ma jak ich uleczyć, niestety. No, myślałem, że będzie z górki i się przeliczyłem nieco. Nie ma tak łatwo jednak. Tu jeszcze elfów mają. Kurde, ile tu chłopów mają w ogóle. Zabić, zabić! Spokojnie, Saruman, dasz radę. Ale dobra, wycofaj się jednak. Jest już trójka. Ej, i tak mam za mało armii, żeby tam pójść teraz. Cholera, no! Nie myślałem, że druga misja... Nie, to w sumie jest trzecia, bo Isengardu nie policzyłem. Trzecia misja i ja nie wyrabiam. Kiedy walcząc siłami dobra było o wiele łatwiej. No ale wiadomo, siły dobra zawsze zwyciężają i tak dalej. I siły zła zawsze mają pod górkę. Ale to nic, zejdzie mi trochę dłużej. Ale dam radę jakoś. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu, żeby was tu trzymać. Wycofam was na tyły. Niech tu wieżyczki się nimi zajmą. Wy też na tyły. Bo raczej takimi oddziałami mi tu w ogóle nie podejdą. Tak. Jeszcze ktoś tutaj nie ma ognistych strzał? A, wy nie macie. Dobra, odcinek trochę nie bardzo wyszedł, ale no... Dobra, będzie ciężko. Będę musiał też jednak wyrekrutować coś innego. Może berserkerów? Może no, nie wiem, czy by się przydali na coś, czy nie. W każdym razie zobaczymy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.